Wiecie co? Zawsze jakieś niespodziewane atrakcje. I nie możemy już nikogo zabrać. Chodź tu, no. Chodź do środka. O, proszę bardzo. Mamy jeszcze nowe odkrycie kulinarne. Przepraszam, ale tu już obgryzłam kawałek. No nie kupowaliśmy, bo nie wiemy, czy przekroczymy granicę. Kwestia tylko, czy się ktoś zna na tych papierach, czy nie. Czy ktoś tylko zerknie i powie ok, czy ktoś naprawdę wie, o co chodzi w tych papierach. Zatrzymaliśmy się tutaj na siku break i herbatę zrobimy. I popatrzcie, jaka piękna wiosna. Taki rumianek młodziutki kwitnie i tam nagietki są, tam kawałek dalej. O, proszę bardzo. A wiecie właśnie, że nagietki to są super zdrowe. Można zrobić z tego bardzo dobre kosmetyki. A to, nie wiem co, żyto? Tak zgaduję. Tam, prawie jak u nas w Polsce. Chodź tutaj, Tobi, chodź. Fajnie skacze przez to zboże. A tam jest pan, właściciel tego pola, który ma tam małe pieski. Zaraz idziemy popatrzeć, ale leci Bela. No chodź, Bela. Tej co już w ogóle nie widać. Chodź tu. No. Gdzie ta nasza Bela? Tylko się trawa rusza. O, jest. Jest, wyszła. No, dawaj, idziemy. Uwaga. Pan tutaj ma je w trawie. Nie wiem dlaczego akurat tutaj. A dzień dobry. A dzień dobry. No cześć. Ojej, jakie maluszki fajne. No nie bój się. No chodź do mnie, chodź. Chodź, chodź, chodź. No, dwa takie szkraby małe. No, tak. Tak. Aha. No, pan, wodę macie. Ja tu mam jeszcze takiej trochę drobnej karmy. Poczekaj, teraz drugi. No, poczekaj, poczekaj. Poczekaj. O, teraz drugiemu damy. Chodź tu, no. Chodź do środka. O, proszę bardzo. Bo nie mamy tutaj miski. Tak więc niech sobie tam trochę pojedzą. Oddawałam im z ręki. No. Poczekaj. No, daj jeszcze temu drugiemu. O, tak. No. Niech tam sobie poje troszkę. Poczekaj. No zarąbiaste. Bardzo fajne. Ale całe szczęście, że już my mamy pełen dom i nie możemy już nikogo zabrać. No, no. Pewnie. To twoje podwórko. A Bela przyszła tutaj popatrzeć. Tak. No nie? Tak. O. No fajnie, wiecie co, no coś tam dba o nie, bo no przyniósł im wodę, ale nie wiem dlaczego one są tutaj w polu, a same, bez matki, nie ma tam żadnej budy ani niczego, wiecie, żadnego schronienia tutaj. W dzień jest naprawdę bardzo gorąco, a w nocy jest bardzo zimno. No i tak. Zawsze jak sobie myślę, że nie będę nagrywać, bo nic ciekawego się nie będzie działo, to zawsze się coś dzieje. Thank you.
niestety mechanik dzisiaj jest zamknięty, bo jest piątek. I tutaj w ogóle w tym Maroku to tak trochę jest śmiesznie, bo właśnie zależy od miasta, zależy od biznesu. Niektóre są zamknięte w piątki, tak jak właśnie to dla nich jest dzień świąteczny, dla tych, którzy są, nie mają, no to dobra. A dla innych nie, tak więc nigdy nie wiadomo, co jest otwarte w piątek, a co nie, co jest zamknięte w niedzielę, tak więc nieważne, jedziemy dalej. Jeszcze na drogę tutaj są takie fajne placki. Nie wiemy, czy one są w środku z czymś, czy nie, ale to już nieważne. I tak zjemy. Pani tam szykuje jakieś nadzienia różnego rodzaju. Tam jest taki... O, dostałam w prezencie. Merci. Chodź, masz tutaj. Pani nam dała. Merci, merci beaucoup. Wow, teraz będziemy tu pałaszować. Ale dobre! Na koniec mamy jeszcze nowe odkrycie kulinarne. Przepraszam, ale tu już obgryzłam kawałek. Poszedł niedźwiedź, po prostu stanęliśmy po drodze gdzieś kupić się te chlebki, ich placki. A to okazuje się, słuchajcie, oprócz normalnych placków mieli też takie coś innego. I on wziął dwa, żeby to spróbować. I tutaj w tym placku one są złożone na pół. Uwaga, ja tu muszę właśnie, tak nagrywam jedną ręką, tutaj drugą, uwaga, obraniam się przed tu ewentualnie głodnymi paszczami. I tam w środku właśnie jest ten makaron, co ja w tej Sajgonce jadłam, właśnie taki ich jakiś charakterystyczny. I jakieś tam zioła są, wiecie, jakieś pomidory, czy przecier pomidorowy, coś takiego. Powiem wam, że to bardzo smaczne jest. Naprawdę, warto próbować jakichś różnych nowych rzeczy i po prostu, wow. No, jestem bardzo zadowolona. Zjemy to razem z bakłażanem, tym, który dostaliśmy w darach. Ja ostatnio nie pokazuję za dużo, jak gotujemy, wiecie, bo... O, pokażę jeszcze, gdzie jesteśmy. No zepsuła nam się ta kuchenka i teraz musimy włączać burczy muchę i tak głośno tam jest, ona burczy i to w ogóle, a w ogóle zresztą jak się jedzie, to wiecie, to tak się gotuje dość tak na szybko i też nie mam czasu po prostu na nagrywanie, bo no chcemy to zrobić, no jesteśmy głodni, zmęczeni i już jakby nie ma nastroju, no ale może chociaż jakieś jedno ujęcie zrobię, no Tobi mi tu zaraz, Tobi. Ja wiem, ja też jestem głodna, wszyscy jesteśmy głodni. Idziemy robić jeść, chodź. Idziemy, tak. Idziemy robić jeść. Tutaj Tobi się zawsze obija o mnie, jak jest głodny. W tym miejscu ja już nagrywałam, więc nie będę powtarzać, bo po prostu żeśmy stanęli w miejscu, w którym byliśmy poprzednio. Tak więc jak ktoś ogląda nas po raz pierwszy, to zapraszam do poprzednich odcinków. No i wiecie co? Zawsze jakieś niespodziewane atrakcje. Okazało się, że na autostradach nie można płacić kartą. My do tej pory płaciliśmy gotówką, to nie był problem. Ale teraz już żeśmy wydali wszystkie pieniądze, nie? No bo wyjeżdżamy, to po co nam te pieniądze? To żeśmy wszystko, wiecie co? Co po prostu tamten, to żeśmy wydali i jakieś tam klepaki nam zostały i się okazało, że w ogóle nie przyjmują. I to nie jest, że tylko nie przyjmują wizy na przykład, bo Mastercard też nie, po prostu tylko i wyłącznie lokalną kartą z Maroko mogą przyjąć. Więc taka ważna informacja, bo się ktoś wybierał, trzeba sobie zostawić trochę pieniędzy, więc musieliśmy po prostu tam, no, na dwie bramki nam starczyło, ale dalej już nie mamy pieniędzy, więc musieliśmy zjechać do jakiegoś miasteczka i po prostu wybrać tu pieniądze, nie? Ta górka za nami to jest Ceuta. Jesteśmy 20 minut od granicy. Zatrzymaliśmy się tutaj na takim parkingu,
za miastem, żeby no, znaczy generalnie, żeby psy jeszcze sobie polatały. Nakarmiliśmy wszystkich i po prostu no, będziemy przekraczać tą granicę. Wiecie, to wszystko jest zupełnie inaczej niż normalnie, jak my robimy, bo normalnie właśnie to my byśmy poszukali miejsca do spania, przenocowali i dopiero właśnie gdzieś tam rano przekraczali granicę. Tak zawsze żeśmy robili. Natomiast teraz to po raz pierwszy właśnie ta Afryka zmieniła nasze zwyczaje i przekraczamy granicę wieczorem, nie? Późnym popołudniem, wieczorem, jak najpóźniej. Strasznie już jesteśmy zmęczeni, ja po prostu mówię normalnie, to po prostu już jest nasz taka pora wyciszenia się, koniec dnia, bo to już wystarczy, nie? Cały dzień jechania. No ale trudno, no ze względu na to, że tam nie wszystko jest dobrze z tymi psimi papierami, tak? Że nie mamy tej, wiecie, tych 90 dni kwarantanny, nie chcemy czekać. No to po prostu mamy nadzieję, że wieczorem ci celnicy jacyś będą, wiecie, zmęczeni, może mniej bardziej skrupulatni i jakoś przelecimy przez tą granicę. I też nie mamy pewności, bo jakby pytałam się tylu ludzi i po prostu, wiecie, nawet ktoś gdzieś słyszał, widział, ale nie udało mi się skontaktować z żadną osobą konkretnie, która przejeżdżała przez tą granicę z psami niedawno i mogłaby konkretnie powiedzieć. Ale zresztą nawet jakby się komuś udało, to znaczy, czy go kontrolowali, czy nie, no to jest, wiecie, to i tak nie świadczy o tym, że z nami będzie tak samo, bo to zawsze w dany dzień, dany celnik, na jakiego trafisz, no to tak będzie. Nie mamy biletów na prom, nie wiemy dokładnie, o której ostatnie promy odpływają. No nie kupowaliśmy, bo nie wiemy, czy przekroczymy granicę, więc wszystko to jest takie troszeczkę, wiecie, no nie ukrywam, stresujące. W ogóle jakieś nerwicy tutaj po tej Afryce dostanę i właśnie mówiłam dzisiaj, teraz jak jechaliśmy samochodem, że komuś mogłoby się wydawać, tak, że takie podróżowanie to tak, jak się mówi właśnie, rzucić wszystko i wiecie, i się wydaje, że to jest takie życie bez, tam akurat jakiś samochód startuje z piskiem opon, ale już tam sobie jadą, czy tam się przestawiają, nie wiem, ale nieważne. Komuś mogłoby się wydawać, że to takie życie jest po prostu bezstresowe, a ono jednak dalej jest stresowe. Co byś w życiu nie robił, to zawsze jest jakieś napięcie, jakieś problemy, które trzeba rozwiązać i no i teraz my mamy, no. Trochę też na zasadzie nie miała baba kłopotu, nie? To sobie wzięła jeszcze dwa pieski i no jest troszkę problem i no, mamy nadzieję, że będzie dobrze. A w ogóle nie wiemy też, czy jak już przekroczymy tą granicę i przepłyniemy promem, czy tam nie ma też jeszcze kontroli, bo mi się wydaje, że tam jeszcze jest kontrola, właśnie tam, raczej tam mogą sprawdzać właśnie te pieski, a nie tutaj, bo wydaje mi się, że tutaj to oni nawet nie mają takiego, takich możliwości technicznych, nie ma na pewno takiego stanowiska z weterynarzem i tak dalej, jak wiem, że jest w Anglii na przykład, nie? Tak więc tutaj nie ma, bo już żeśmy przejeżdżali przez to przejście graniczne i żeśmy widzieli, tak więc dlatego żeśmy to wybrali, bo wiemy, że tutaj takiego nie ma, ale na przejściu granicznym, a jak jest po drugiej stronie, jak z promu zjedziemy, to nie wiem. Dlatego też tym bardziej byśmy właśnie chcieli przepłynąć tym promem wieczorem, bo znowu na zasadzie, że mamy nadzieję, że wieczorem będą zmęczeni, tam nikomu się tam nie będzie za bardzo chciało, nie? A jak byśmy przepływali z samego rana, no to wiecie, każdy taki tam musi się wykazać w pracy, nie? Ja nie chcę, żeby się wykazał na nas, żebyśmy my byli tym, wiecie, takim sukcesem, że w dany dzień coś tam oni muszą w papiery wpisać, kogo tam złapali, nie? No, a widok ładny. Wiecie co? No piękny ten widok tutaj jest, ale ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj samochodami, to oni sobie tam jedzą, piją i wszystko po prostu wyrzucają przez okno. Popatrzcie, jest pełno butelek. Pełno wszędzie po prostu. I butelek innych tam plastikowych po napojach i papierków, po tam jakichś fast foodach i innych rzeczy. Po prostu jedno wielkie śmietnisko, no na takim ładnym punkcie widokowym. To po prostu jakaś masakra, ja nie wiem, gdzie ci ludzie rozum mają. No. W ogóle aż strach tutaj z psami chodzić, bo nie dość, że grzebią po tych śmieciach, to na dodatek jeszcze tu jest porozbijane szkło.
No, jak ktoś przyjedzie i tutaj się zatrzyma jako pierwsze miejsce w Maroku, no to taki trochę kiepski początek, nie? Stoimy teraz w kolejce do granicy. No co, no jest napięcie. Mamy przygotowane wszystkie te papieruchy, które mamy. No jesteśmy dobrej myśli. Mamy nadzieję, że dzieciarnia na tyle będzie tam spokojna, ale to nie wiadomo, bo jak ktoś podejdzie do samochodu, to wiecie, to one się przebudzają szybko. A jeszcze na dodatek, no to raczej tutaj dość mocno sprawdzają samochody, nie? Więc trudno udawać, że się nie ma psów. Kwestia tylko, czy się ktoś zna na tych papierach, czy nie. Czy ktoś tylko zerknie i powie ok, czy ktoś naprawdę wie, o co chodzi w tych papierach i jakie są przepisy. Normalnie dochodzi 10, a my żeśmy, po prostu my cały czas stoimy w miejscu. Ja nie wiem, to jeszcze z godzinę się zejdzie, zanim my do budek dojedziemy. Wiecie co, ludzie trąbią tutaj. W ogóle jakaś taka pierwsza granica, na której my słyszymy, że ludzie trąbią. Po prostu jakaś masakra. W ogóle jak byliśmy tutaj za pierwszym razem, to było 5 samochodów. A teraz to jest, są 3 pasy i na każdym pasie jest 50 samochodów. A za nami jeszcze sznurek samochodów jest. Nie wiem, dzisiaj to już w ogóle nie ma szans. Jak nawet przekroczymy tą granicę, to nie ma szans, że prom złapiemy, bo to gdzie? Teraz jest 10, a to co zaraz będzie, zanim przekroczymy, to północ będzie. No popatrzcie, jak oni pięknie śpią po prostu. Wow. No i czego się nie robi dla takich zwierzątek? Po prostu wszystko zrobisz, no. Dzień dobry. No poopowiadam wam dzisiaj, bo wczoraj to już po prostu nie dałam rady. Muszę wam powiedzieć, że jak żeśmy wreszcie dojechali, to był gdzieś, ja nie wiem, już nie pamiętam nawet która godzina, bo już straciłam rachubę, ale po 10 już dobrze było. No dobrze po 10, gdzieś już po 11 w nocy, jak żeśmy wreszcie dojechali do tych okienek tam, gdzie ta marokańska odprawa jest. Tam strasznie kontrolują samochód, naprawdę oni tak szukają, po prostu tak szukają, szukają, a i tak nie znajdą, tak naprawdę rzecz biorąc. Psy to w ogóle ich oczywiście nie interesowały, oni przede wszystkim szukają narkotyków, czego my nie mamy, ale mieliśmy znowu nadmiar alkoholu i właśnie żeśmy się śmiali, że moglibyśmy być pierwszymi turystami, którzy wywożą alkohol z Maroko, bo ten spirytus, który żeśmy kupili, który ktoś tam nam polecił, że warto, że tego, że na łapówki, czy jakieś tam inne, wiecie, rzeczy będzie nam jakby potrzebny. Wcale nie był potrzebny, a my spirytu raczej nie pijemy, znaczy nie pijemy po prostu. Już nie wiem, jakbyśmy musieli być potrzebujący, żeby tam wypić. Cały przywozimy z powrotem. Może gdzieś kiedyś indziej się przyda. No więc tam poszło, no jakoś tam poszło przez te budki, no oni tam poszukali, pogrzebali tu tam siami i po prostu pojechali, tam podali te stemple wszystkie i poszliśmy dalej. No tak, no ale właśnie problem z pieskami to jest na tej hiszpańskiej granicy. Jak żeśmy wjechali na hiszpańską granicę, tam w ogóle już było pusto, tam tylko tak pyk, 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 nie? Wszystkich. No i jak żeśmy zajechali do tej budki, ten tam celnik otworzył drzwi i zadał tylko jedno pytanie.
Peros. Czy mamy psy? To tylko było po prostu, mówię wam. No i wiecie, on ma tu głowę, nie? I sobie myślę, zaraz któryś pies się oderwie. A wszystkie akurat spały, nie? Jeszcze przedtem one tam szalały i tak dalej, żeśmy stali w tej kolejce, właśnie żeśmy się martwili, czy... No wiecie, że po prostu się wyda, że nie da się ich jakoś po cichu przemycić, no nie? I akurat, wiecie, no w tym momencie pięknie spały, no nie? Ale kurczę, sobie myślę, tak niech któryś się odezwie. No jak mogę powiedzieć, że nie mam, jak mam? Jak tu mi celnik z nosem jest w samochodzie. Bo nie otwierali jeszcze tych tylnych drzwi. No i mówię, że mam. Ale od razu mówię, mam papiery. A on mówi, okej, no to chodź, nie? I mówię do niego, że mam 3. I oni tak popatrzyli, wiecie? Tak. Tros, znaczy, no, już się poglądałam. A oni, Tres Peros to do końca życia będę pamiętać. Ja mówię, tak, no, Tres Peros mam. No i poszliśmy tam. Nawet on zawołał, bo on nie wiedział. Znaczy wiedział, że potrzebne są dokumenty, ale on nie wiedział co, więc on zawołał jakiegoś tam przełożonego i przyszedł ten przełożony, taki trochę zaspany, więc jednak dalej uważam, że dobrze, że w nocy żeśmy przekraczali granicę. To on przyszedł, tak nie do końca był pewny, spytał się tylko serological, nie? Czyli to miareczkowanie, ja mówię, że tak mamy i rozłożyłam mu te wszystkie książeczki. I spytał jeszcze tylko skąd, nie? Skąd te psy są? I ja mówię, że ten z Polski, nie? A tu Senegal, bo mimo, że Tobi jest z Mauretanii, to ma wpisane w papierach, że jest z Senegalu, bo tam robiliśmy dla niego papiery. I on tak, no co kurde, nie? Ja mówię, że ten, a on w ogóle tak, żeby było śmieszniej, to on nie umiał mówić po angielsku. Pytał się mnie, czy ja mówię po francusku. No ja nie mówię po francusku, ja mówię, że po hiszpańsku trochę i nie chciał mówić ze mną po hiszpańsku. No i w sumie w ogóle żeśmy za wiele nie gadali, nie? On tak wziął te papiery, patrzę, że od razu sobie tam w komputerze coś otworzył, nie? I zaczął wstukiwać, więc się nie odzywałam. W sumie, co się będę odzywać, nie? No w sumie się popatrzę, jak on będzie się mnie coś pytał, no to ja tam upowiem, nie? Ale on się mnie nic nie pytał, po prostu on tylko wziął te papiery, potem tam też tam w którymś momencie coś tam nie umiał znaleźć i ja mu tam jeszcze coś tam rozłożyłam, to jeszcze raz wytłumaczyłam, nie? Że to jest to, to i to i on okej. I on po prostu spisał tylko numery chip, tych chipów, co one mają i te badanie miareczkowania, to wpisywał. A te resztę papierów, co tam jest takie zszczepione tym zszywaczem, co z tym powinniśmy właśnie jechać do tego weterynarii, do tej weterynarii wojewódzkiej, co tam jakiś stempel końcowy, to on w ogóle tego nawet nie otwierał, w ogóle tego, to go w ogóle nie interesowało. Więc w zupełności ten, więc no, No, my jesteśmy już w Ceuta. Oczywiście już było za późno, bo jak żeśmy już przekroczyli to okienko, to już było w 11:30 w nocy. Więc już wszystko było zamknięte, port, nie ma żadnych promów o tej porze. A więc żeśmy musieli się tu po prostu, wiecie, rozwalić w tej Ceucie i przenocować. No ale kurczę, nieważne. No ważne, że tego, bo nie wiedzieliśmy, czy ta kontrola z psami będzie właśnie po tej stronie, czy po tamtej stronie promu, no. A teraz jak on już wpisał w komputer te nasze pieski, to już mogą mi nadmuchać, nie? To już one są zarejestrowane, że wszystko jest poprawnie, no. I po prostu, no. Tobi i Afri dostali azyl. I mogą, mogą już teraz być pełnoprawnymi imigrantami w Europie. Tak, cieszymy się strasznie, no po prostu strasznie się cieszymy, wiecie, bo no nie chcieliśmy czekać te 90 dni, to by dało, ale tam już żeśmy porobili sobie jakieś plany dalsze i po prostu to by nam pokrzyżowało nasze dalsze plany i dlatego nie chcieliśmy czekać te 90 dni. Więc wniosek końcowy jest taki, że do odważnych świat należy, trzeba po prostu, wiecie,
próbować, choć nie można tak całkiem na pałę, nie? Jakbyśmy przyjechali tutaj na tą granicę zupełnie bez dokumentów, bez tych wszystkich książeczek, szczepień, tych miareczkowania, tych wszystkich stempli, tych wszystkich weterynarzy, co żeśmy odwiedzili, no to nie udałoby się tam. Tak więc no, trzeba mieć te papiery. Tylko nam się udało to, że nie musieliśmy tej kwarantanny robić, nie? No. Taki oto romantyczny nocleg mieliśmy na hiszpańskiej ziemi w Maroko, w Ceuta. Piękny widok tutaj, ja zaraz tam podejdę bliżej. Popatrzcie, jak tutaj ładnie, piękne jest to wybrzeże, naprawdę. I woda jest taka czyściutka. Ja tu nie wytrzymałam, już się wykąpałam, mimo że zimna, ale naprawdę bardzo fajna jest ta woda. I wiecie co? My widzimy stąd Gibraltar. Tam, o, na horyzoncie, to jest Gibraltar. Niesamowite, że jest tak blisko. Wydaje się, że jest tak blisko, że można by było przepłynąć tam, tak przepłynąć w pław, nie? Na pewno nie jeden próbował, no tyle wam powiem. Wow. No tak czy inaczej, cieszymy się bardzo. Dzisiaj wreszcie możemy się cieszyć, bo wczoraj to nawet człowiek był taki zmęczony. Cieszyliśmy się, ale byliśmy zmęczeni. A dzisiaj naprawdę już taka pełnia szczęścia. A te się kręcą, że tutaj nie zrobisz żadnego zdjęcia, nie ma mowy. Co to bi? No, to raczej ciężko będzie przemycić, bo tutaj.